Przemysław Seleta z formy z walki z Andrzejem Gołotą pokonałby McCalla, który walczył z Zimnochem? Tak, ja myślę, że McCalla pokonałbym nawet i do tego wcześniejszego McCalla, no bo jednak parę lat wcześniej na pewno McCall był lepszy, przynajmniej miał lepsze nogi. Natomiast pokonałbym go będąc w takiej formie jak byłem wtedy, kiedy z nim walczyłem, tylko po prostu szczerze mówiąc zawaliła taktyka, bo to była też taka sytuacja, gdzie no, miałem walczyć z Andrzejem Gołotą i właściwie tam chyba, nie chcę skłamać, ale 7 czy 10 dni przed terminem walki okazało się, że Andrzej doznał rozcięcia łuku biodrowego, nie będzie walki, zaproponowano mi walkę z McCallem i ja się zgodziłem, choć to jest jakby zupełnie inny zawodnik, z którym trzeba się przede wszystkim dużo poruszać, a nie bić. Natomiast no, z Andrzejem wtedy w 2005 roku moja taktyka też była taka, żeby po prostu dążyć do walki w półdystansie i cios za cios. No, z McCallem to akurat nie jest najlepszy pomysł, nie jest najlepszy pomysł na walkę. Jak pan, bo pan kiedyś poruszył jeszcze przed walką ten problem z dopingiem, że tak naprawdę to bogaci, im więcej pieniędzy się ma, tym nie wykryje się dopingu, więc trzeba go zalegalizować, ale to... Znaczy może tak, powiedzmy w ten sposób. Oczywiście, że legalizacja dopingu nigdy nie przejdzie, bo ze względów etycznych ludzkość na to nie pozwoli, tak? No bo to by było zalegalizowanie zła. Natomiast trzeba mieć świadomość, że doping był, jest i będzie, bo z kolei natura człowieka jest taka, że po prostu jeśli może wykorzystać jakąkolwiek przewagę, to ją wykorzystuje. I no, dopingiem jest to, jeśli bierzemy środek z listy. Natomiast jeśli mamy za sobą ogromne pieniądze i laboratoria i ludzi, którzy wytwarzają coś, czego nie ma na liście, no to teraz moje pytanie jest takie, czy to jest doping, czy nie jest doping. Jeśli bierzemy coś, co będzie na tej liście za lat 5 i wtedy będzie za 5 lat będzie dopingiem, ale jak dzisiaj nie ma na liście, to jest to doping, czy nie jest doping. No to jest to takie bardzo, więc po prostu tak po prostu jest i oczywiście, że w dużej mierze to się sprowadza do pieniędzy. No bo ja zawsze podaję przykład Chińczyków. W Chinach te postępy, jeśli mówimy o sporcie, u tych zawodników są nieprawdopodobne, ale nikogo na niczym nie łapią. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, moim zdaniem, że biorą rzeczy, których po prostu na listach nie ma albo są niewykrywalne. Dodatkowo niektóre walki zawodnicy są raz poddawani kontroli, raz nie poddawani kontroli. Znaczy nie, no jeśli mówimy teraz o walkach, to jest w ogóle zupełnie inna historia, bo ja teraz mówiłem o sporcie olimpijskim, bo też jest tak, że w zależności pewne rzeczy są dopingiem w jednym sporcie, a w innym niekoniecznie, tak? No bo nie pomagają. Natomiast w sporcie zawodowym no badania antydopingowe, takie olimpijskie, są drogie. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek była finansowa choćby możliwość, żeby w każdej walce każdego badać. No, generalnie badań olimpijskich w boksie nie ma. Do niedawna to w Stanach te badania były naprawdę takie bardzo proste.